Jest z nami Monika Wociek. Monika, zanim zapytam Cię o Wasz mecz z Budowlanymi, przed spotkaniem miałem okazję spotkać się z Twoim bratem Grześkiem, który przyjechał specjalnie do Łodzi, żeby popatrzeć, jak Ty grasz. Wszyscy trzymamy za niego kciuki, wiemy, że zmaga się z jakąś chorobą, ale on był uśmiechnięty. Powiedział, że już pierwsze te zabiegi są za nim, że dobrze się czuje i że no przede wszystkim chciał Cię zobaczyć, jak grasz, nie tylko myśleć o chorobie. Był uśmiechnięty jak zawsze. Dla Ciebie to pewnie sporo znaczy, że Grzesiu tu był z Tobą. Tak, jest dla mnie na pewno przykładem. Bardzo wcześnie zaczął, ja też wcześniej zaczęłam, staram się go naśladować w pewnym sensie. I jak mówię, świeci dla mnie przykładem, a to, że tutaj przyszedł, to bardziej raczej zadziałało na pozytyw niż na negatyw w mojej grze. No właśnie, dodało Ci skrzydeł. Nie zaczynałaś tego spotkania w pierwszym składzie, ale dałaś bardzo fajną zmianę. Najpierw jako przyjmująca, później grałaś trochę jako atakująca. Ostatnia akcja też była Twoim udziałem. Wygrałyście 3-2 w Łodzi. Powiedz mi, granie w tej Orlen Lidze czym jest dla Ciebie? To jest duży przeskok? Dla mnie to jest taka szansa na takie, na pewno na krok w przód. To jest szansa od trenerów, bo wiem, że no nie wszyscy we mnie pokładają nadzieję, a ci trenerzy, którzy właśnie dali mi szansę, są dla mnie szacunkiem dużym, ich darzę przez to. Jak Ty się czujesz w takiej młodej drużynie? Jest tam wiele fajnych dziewczyn. Ciężko. Znaczy super, mamy atmosferę, wiadomo, są jakieś tam malutkie zgrzyty, jak to wszędzie, ale ogólnie nie narzekam, jest bardzo, bardzo przyjemnie i super, cieszę się bardzo, że tutaj jestem akurat, bo nawet sztab jest bardzo, bardzo wesoły, taki motywujący strasznie. No dobrze, to chyba zgodzisz się, że wszyscy będziemy w Polsce, nie tylko kibice siatkarskie, trzymali kciuki, żebyś Ty niedługo miała okazję się zrewanżować Grzesiowi i pójść na trybuny wtedy, kiedy on będzie grał znowu w siatkówkę. Mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej i wszystko pójdzie dobrze.